Technika zapewnia spokój nie tylko nam samym, ale czasem całym krajom, jak choćby w przypadku tak zwanej tarczy Polski. System Tarcza Polski składa się z trzech warstw. Z warstwy średniego zasięgu do 100 km, z warstwy krótkiego zasięgu 20 km i z warstwy bardzo krótkiego zasięgu do 5 km. Wszystkie stanowiska kierowania walką i dowodzenia współpracują ze sobą. Następuje automatyczny przydział celów. Te trzy warstwy tworzą skoordynowany system, który zapewnia szerokie spektrum zarówno przeciwko obiektom typu pociski moździerzowe, myśliwce taktyczne, bombowce, samoloty ponaddźwiękowe, rakiety balistyczne, rakiety manewrujące. Na każdej wysokości w zakresie do 100 km. Technologie obronne są technologiami bardzo wrażliwymi i dobrze, że tak powiem, chronionymi przez poszczególne państwa. Dlatego bardzo ważny jest aspekt współpracy międzynarodowej nie tylko na szczeblu przemysłowym, ale także na szczeblu szeroko pojętym rządowym. Dzisiaj radar tak samo jest komputerem. Całe umiejętności tego urządzenia zaszyte są w oprogramowaniu i w możliwościach komputera. Radary w paśmie X na przykład potrafią wykrywać duże owady. Jest to niedogodność, bo trzeba to wyfiltrować. Jest to jak gdyby zakłócenie z punktu widzenia operatora. Analizując echo odbite od obiektu, możemy określić i porównać nawet z bankiem takich ech, co to jest za obiekt. Czyli mówimy tu o tak zwanej sygnaturze radiolokacyjnej obiektów. Poprzez analizę takiej sygnatury można na przykład powiedzieć, proszę Państwa, oto jest śmigłowiec w zawisie, to jest samolot myśliwski, to jest samolot, powiedzmy sobie, bombowy, a to najprawdopodobniej może być samolot w technologii stealth. Nie ma, można powiedzieć, niewykrywalnych samolotów. To są oczy systemu. Oprócz tego jest system łączności, który jest układem nerwowym systemu, stanowisko kierowania walką, stanowisko dowodzenia, to jest mózg systemu, no i wyrzutnie, rakiety, to są kły systemu, czyli to, czym gryziemy. Pierwsze systemy z cyfrową obróbką sygnałów były już tutaj wdrażane w Polsce w latach 90. Wtedy nie było dostępu do mikroprocesorów, była to spora karta, ale ona pozwalała przetworzyć sygnał radiolokacyjny na sygnał cyfrowy i pozwalała dalej właśnie cyfrowo obrabiać ten sygnał. Jaki efekt? Pierwsze manewry NATO, początek lat 2000, na północy Polski z udziałem między innymi radarów z różnych innych państw i systemów zakłócających pokazały dobitnie, że tylko polskie radary nie zostały narzucone. Dlaczego? No bo miały zupełnie inne podejście, jeżeli chodzi o rozwiązania systemów przeciwzakłóceniowych i zupełnie inną myśl. Nie były kopią ani radarów rosyjskich, nie były kopią ani radarów zachodnich, po prostu były własnym opracowaniem. Drugą naszą specjalnością, której nikt nie ma, jest tak zwany radar pasywny, który wykorzystuje sygnały okazyjne, emitowane przez różne nadajniki telewizyjne, radiowe. I to urządzenie pozwala na wykrycie i śledzenie w sposób absolutnie pasywny, skryty nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel nie wie, że jest śledzony, wykryty, ponieważ nasza stacja pasywna nie wysyła żadnych sygnałów, a słucha nawet to, co radiostacja pokładowa samolotu emituje. Czyli tutaj to nam daje absolutnie efekt zaskoczenia. To jest nowe, co nie istnieje dzisiaj powszechnie w innych systemach. W naszej firmie pracuje około 500 inżynierów, doktorów, profesorów, którzy są w stanie i wymyślać nowe technologie, wdrażać je i pozyskiwać te technologie, bo to jest też istotne. Mamy na tyle i aparaturę badawczą zaawansowaną oraz wykonawczą, obrabiarki do realizacji, no i oczywiście wiedzę, gdzie ta wiedza nam pozwala wdrażać te technologie. Za tą ścianą między innymi przeprowadzany jest proces bondingu, nakładania struktur półprzewodnikowych na różnego typu podłoża. Pracujemy tutaj z bardzo małymi wymiarami, montujemy elementy, gdzie grubości warstw sięgają pojedynczych milionowych części metra. To są te elementy precyzyjne, które gwarantują potem jakość, ale także i miniaturyzację całości.
musimy sobie zdawać sprawę, że taka rakieta porusza się z prędkościami paru tysięcy metrów na sekundę i w związku z tym wszystkie procesy, jakie zachodzą, dzieją się w tysięcznych częściach sekundy. Oznacza to, że musimy mieć bardzo szybką elektronikę. Jeżeli cel się przedrze przez warstwę krótkiego zasięgu, to już pozostaje nam tylko warstwa bardzo krótka. Jest to broń ostatniej szansy. Ona również ma radar wykrywająco-wskazujący bardzo krótkiego zasięgu. Do tego jest stanowisko dowodzenia i kierowania ogniem armat i stanowisko dowodzenia strzelcami pod oddziałem strzelców na ramiennych lub mobilną wyrzutnią poprad. Czas odświeżania w stacji SOA, 1 sekunda, zapewnia bardzo szybki przechwyt celu głowicą optoelektroniczną w trybie w pełni pasywnym. Czyli możemy zacząć śledzić i naprowadzać armaty przeciwlotnicze na obiekt powietrzny w bardzo krótkim czasie od wykrycia i też do otwarcia ognia z armat praktycznie pilot nie jest zorientowany, że jest śledzony przez środki ogniowe. No a po otwarciu ognia, jeśli czas lotu jest sekunda, półtora sekundy, to pilot nie jest w stanie wykonać manewru unikowego.